Siemanko zombiaczki, z tej strony Adam i witam was w kolejnym odcinku z gry Dying Light. No i dzisiaj misja fabularna, malowanie ogniem. Spotkać mieliśmy się z Michaelem w kanałach. No i tutaj już są te kanały, ale widzimy, że tutaj dużo jest tych nieproszonych, bym tak ich nazwał, gości. Ale spokojnie. Moglibyśmy się przyczaić i ich tutaj... Mucha plujka. Dobra, mamy to. Jeszcze tutaj jest plujek. Spokojnie. No, na raz to lubię takich. Dobra. Teraz tutaj idzie nas... O, idą ci. No, tylko że jak ich załatwimy, chyba że się usmaruje. No dobra. Wpadliśmy do kanału. Opłyniemy. Bul, 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 bul. No i tutaj mamy jakieś schody. No to wchodzimy. Co ten Michael od nas chce? Cokolwiek planuje żar. Michael. Jeśli tylko ma to szansę wypalić, muszę im w tym pomóc. Michael, co ty tam planujesz dla nas? No są pierwsze zombiaczki. Dobra. Ten nawet, kurde, się unosi na tafli. Tamten się utopił. Dobra. Papieroski, ale my tutaj nie przejdziemy. Czyli musimy znowu pod wodę wskoczyć. No dalej, ach, płyń, kochanie. Dobra, jesteśmy. Tu mamy jakąś skrzyneczkę. Otwieramy. Lara. O, żeż ty, kurde. Ups. Musiałem tak zanurkować, bo szli. No, udało mi się. Na farcie. Dobra. Aj, teraz mi się nie... Dobra. Kurde, jeszcze mnie jeden tutaj... O proszę, sami wpadają.
Co tutaj się dzieje, wam powiem. Tyle truposzy. Temu głowę rozsadziło, to dobrze. Tutaj ci już raczej nie wstaną. Na tych jeszcze bym uważał, powiem szczerze. No, ten chciał się ruszać. No dobra. Idziemy dalej. Mamy apteczkę. Gaza. Tutaj mamy drzwi jakieś. No to podejdźmy. Ajesz. Kurde, znowu. Znowu mam te swoje, wiecie, kurde. Dalej, dalej, ataki. Co tutaj jest? Jest tutaj coś? Nie, apteczki też nie widzę. No dobra, tu mamy drzwi. Jezu, o mało nie padłem na zawał. Nie bój żaby. Tomasz, Michael. Chciałem cię postraszyć, Michael. Dobra, dobra. Troy mówiła, że przyjdziesz. Boże, dobrze, że nie widziała, jak się zląkłem. Już nigdy by mnie nie wzięła na poważnie. Zabujałeś się, co? A jak? Widziałeś ją? Dlatego się zgłosiłem na ochotnika. Więc ryzykujesz życie w walce z hordą zombie po to, by zaimponować dziewczynie? Stary, przed epidemią największe moje osiągnięcie to była szóstka z dyktanda. Czaisz? Troi by nawet na mnie nie spojrzała. No to teraz łapię każdą okazję, jaka się trafi. Niech ci będzie. Co tu jest do zrobienia? Okej. Próbowałem dokończyć, ale nie wejdę wyżej niż 9. piętro. Zajmę się tym. Musisz zrobić tak. Weź materiały wybuchowe, włącz piece gazowe i umieść ładunki w konkretnych mieszkaniach. Eksplozja utworzył wzór, którego nie będzie można uznać za przypadkowy, tak? Jeśli zdołają to wyjaśnić, pierwszy im osobiście kurna pogratuluję. No to zasuwaj. Pierwszy przystanek masz na 10. No spoko. Fajerwerki, fajerwerki, fajerwerki. Fajerwerki mamy. Otwieramy i lecimy na 10. O kurde. O kurde. No my i tak do góry mieliśmy iść. Więc idziemy. O, mam trochę mało energii, to się od razu tutaj podleczymy. Pierwsze piętro dopiero. A my na 10 musimy zajść. No to będzie. Spokojnie. Windy raczej nie działają, chociaż jest winda. Jeszcze sobie sprawdzę tutaj szybko, co można. Są mieszkania. Będzie zombiaki. No dobra, to wbijaj na 10. No to jedziemy. Jazda, jazda. Co tam było? Czwarte, piąte. Co do... Szlak. Coś musiało zapytać się. Znowu. Co się dzieje? Żyjesz? Tak, już tak. Na razie.
Okej. Tędy nie przejdę, idę tędy. Muchy. Bateryjka. Jeszcze części metalowe. Takie rzeczy się zawsze mogą przydać. Tu mamy jakieś drzwi. Nurek. Apteczki w kiblu nie ma. Ale może coś w lodówce. Kawa. Okej, tu widzę do góry musimy iść, ale jeszcze sobie zerknę. W pokoju nic nie ma, dobra. Michael, jestem na 10. Super. Szukaj mieszkań numer 105, 106, 134 i 137. No super. Na razie coś za łatwo, nie? Bez gryzoni, haha. Tak lubię. Do pistoletu mamy. Nie, my musimy iść w sumie tędy. Dobra, była na raz. Może się upaskudzimy. Aż ty! Dobra. Kurde, ciacham. Jeszcze żyjesz? Ogień. Dobra, tu ich trochę było. Użyjemy kamuflażu w razie jakby jeszcze się ich więcej pojawiło. O, widzę biegacz. To 5 mieszkanie to jest tutaj. Pięknie. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Normalnie, kurde, strach się bać. Tu może na chwilę zamknijmy te drzwi. To już nam więcej nie wpadnie. Teraz co ja tu muszę znaleźć? Tutaj coś będzie, prawda? Gdzieś tą bombę trzeba podłożyć w końcu. Batonik. Wytrychy. O, brak miejsca w ekwipunku. Nie no, to gdzie mam ją podłożyć? A, może tutaj. Tak. Dobra, pierwsze mieszkanie z głowy. Dobra robota. Idź do następnego. Tutaj pusto. Powiedzieliśmy, że jest biegacz w tym kolejnym mieszkaniu 106.
No traf go. Zdziel go. A, dobra, bo broń nieskuteczna. Chyba jest w szafie, co? No na bank. Nie. Mogłem zamknąć drzwi, widzicie? Jak to jest? Ale mamy apteczkę. Aż ty, biegacz. Biegnie kolejny. Gień. Apteczka. A ty skąd się tu wzięłaś, gnido? No nie dadzą mi spokojnie. Ten nie żyje. Tabletki wziął. Głowy latają. No szkoda, że nie mogę tutaj. Gdzie jest ta kuchnia? Dobra, użyj drugiego. Skończyłem z drugim mieszkaniem. Kurde, jesteś w tym lepszy ode mnie. Teraz musisz... O cholera. Co jest? Michael! Mam towarzystwo. Wąt stąd, ciule! Michael, uciekaj stamtąd. Ratuj się! Nie, dam radę ich powstrzymać. Ty musisz skończyć robotę. Nigdzie nie idę, zanim nie skończysz. Ocie, panie. Nie, to nie w ten kierunek. Kurde. Skąd on idzie? A dobra, my musimy iść tutaj. Dobra, idziemy do góry. Jeszcze wyżej. No, kurde. Ja. Piernicze. No co tutaj się dzieje? Powariowali. Byście musieli widzieć, jak ja się tutaj wyginam. No giń! On jest jakiś niezniszczalny.
Dobra, jestem na tym 12 piętrze. Tędy nie przejdę, więc muszę iść tędy. Sto trzydzieści cztery. Kurde, no wszędzie tu jest, są te papidroki. Ajajaj, wam powiem, kurde. Nie no, to jeszcze wyżej muszę wejść. To tutaj bez sensu mi było wchodzić tak naprawdę. 134 ja muszę. 127, 128, 129, 130. No ale tutaj nie wejdę do góry. A, tutaj jest, dobra. Jak tu nie żyjesz? Bombiarz musiał być. Ja pierniczę, no. Ajajajajaj, wam powiem. Ale spokojnie. Kuchenka. Mamy kolejnej. Teraz jeszcze zostało jedno. Tylko podejrzewam, że będę musiał się bardzo szybko wydostać z tego budynku. A to już może nie okazać się wcale takie proste. Dobra. Otwarte. A ty co tutaj? Po mnie pomyliłaś się przypadkiem? Dobra. Tutaj 130. I cztery. Czy to płacz dziecka? Ojejka. To jest to... Co tu się dzieje teraz, nie? Jezu, co to takiego? Tutaj jest grane. Dobra. Kurde, no co teraz wybuchło? Ja pierniczę. Ale la 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 bez jaj. Trochę ich już tutaj wykosiłem, co prawda, nie?
Nie, czekajcie, to było tutaj. Biegówka też odpadnie za chwilę. Wziąłem maczetę korka na wszelki wypadek, żeby się szybciej z nimi rozprawić. Dobra. Dobra, mamy to. Znowu ten płaszcz dziecka, to pierw się tobą zajmę. To dziecko. Co oni tutaj będą? Tak kurde wychodzić. Cały czas, no mało tutaj was już nas nakosiłem. No właśnie, zamknij tą... No niestety musiałem uśmiercić małego, kurde, szykacza. Bo by wezwał pozostałą ekipę, chociaż tu jeszcze coś czuję, zaraz przybiegną. Dobra, odpalamy gaz, ile nam teraz zostało? Dobra, załatwione. No tak, czyli to trzeba na dół. Słuchaj! Hej! Suczy synu! Jezu Chryste! Michael? Słuchaj! Jakbym nie dał rady, musisz puszczaj mnie! Zabrać detonator, wiać stąd i wywalić to wszystko w powietrze! Michael, uciekaj stamtąd i wracaj do Troy! Teraz! Po prostu zostaw detonator! Michael! No, Michaela już chyba nie ma. Coś mi się wydaje. Michael już chyba... Dobra, tu jest 10. Dalej, 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 dalej. Otwieraj, masz siłę! Tak jest. No i Michael chyba nie żyje. Lecimy do Michaela. Łodzie, kręcę. Znajdź detonator. Orzesz ty. No nie, no tutaj się z nimi nie będziemy wszystkimi tackać. Wszystko w porządku. Dobra. Gdzie jest detonator? Młotek to nie jest.
Ty tutaj nawet nie próbuj wchodzić. Nie no, gdzieś tutaj musi być detonator. No i po co podchodziłeś? Chyba, że na dole jest. Nie. Tutaj musi być detonator, tylko kurczę, gdzie on jest? A, tutaj leży, a ja ślepy jestem, dobra. Biegniemy. Nie, nie, sorry, nie mamy czasu. O nie. To czekaj, którędy? No tak, jak tak będziemy uciekać, to niekoniecznie. Dobra, idziemy tutaj. Nie, no to muszę być wtedy tam. Tutaj nie, tam. Nie to, nie to. My chcemy kotwiczkę. Dokładnie. Oż ty. Biegniemy dalej. Brawo. Do góry. Opuść budynek. No i pięknie, mamy to. Mam już detonator. Teraz zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. No to zobaczmy. Pyk. No co jest? No. O to chodzi. Widzimy to, Crane. Doskonale. Mam nadzieję, że to wystarczy. Skontaktowałaś się z Jade? Crane. Jade, to ty? Crane. Słyszałam, co zrobiłeś. Widzę, co zrobiłeś. Więc wierzysz mi teraz, że jestem po waszej stronie? O, żeż ty. Co za skurwy. Nie, ale straciłem jedyny sposób na dotarcie do nich. Hej, słuchajcie, Savi wykombinował sposób przebicia się przez zagłuszanie. Potrzebuję jednak waszej pomocy. Świetnie. Jade, słyszałaś? Musimy się spotkać. Tak. No dobra. Spotkajmy się w czerwonym budynku przy szmaragdowym kanale. Stamtąd ruszymy dalej. I Crane, uważaj na siebie. O, już. Zarażeni są jeszcze bardziej zajadli od tych w slumsach. No tak, tylko że my teraz jesteśmy daleko od domu, zrobiliśmy misję, brawo, a tu się noc zbliża, a wiecie co tutaj i poziom przetrwania nam się podniósł. Tylko że już za chwilę będą nas goniły, wiecie kto, nie? Dobra, teraz musimy jak najszybciej, jeszcze sobie szybko poziom tutaj dodamy, co my tu mamy. Mistrz tarcz, a to majstersztyk. Nauczy się skutecznie wykorzystywać plany broni, gdy będziesz wytwarzać własne uzbrojenie. Efekty od żywiołów będą silniejsze, będziesz zadawać większe obrażenia. No dobra, a to atak w kamuflażu? Nie, to to.
Pięknie, teraz jeszcze sobie tylko zobaczymy na mapę, gdzie mamy do najbliższego tutaj schronienia. No niestety tutaj bezpieczna strefa. To 9 metrów. Gdzie to jest teraz? Bo już też szperacze tutaj za mną łażą. 55. O, jesteśmy w bezpiecznej strefie. No i pięknie. I bardzo dobrze. Więc my sobie tutaj ewentualnie... No właśnie, ale tutaj jest bezpieczna strefa. Tylko nie wiem, kurczę, gdzie tutaj było można... przespać albo przeczekać do rana, bo tutaj chyba niekoniecznie można. Nie, tutaj chyba nie było można. No dobra, moi kochani, ja już tutaj postawię kropeczkę, z wami się żegnam, odcinek zrobiony, a w następnym lecimy dalej, także zostawcie tą łapeczkę w górę, subika i tak naprawdę widzimy się już niebawem. To tyle stąd, pozdrawiam, cześć!